Witajcie kochani w kolejnych stylówkach mody ekokreatywnej. Po krótkiej przerwie dzisiaj postanowiłam pokazać Wam stylówki z mojej walizki, czyli te ciuchy, stylizacje, które zabrałam ze sobą na wakacje. Były to krótkie, troszkę ponadtygodniowe wakacje w Polsce, ale zobaczyliśmy dużo miejsc, użyliśmy ładnej pogody, także było super. I zobaczycie zaraz, jakie ciuchy, jakie zestawy zabrałam ze sobą, a były to głównie ciuchy, które kupiłam w tym sezonie właśnie w lumpeksach. W zasadzie wszystkie ciuchy były z lumpeksów. Jednym wyjątkiem był kostium kąpielowy, którego zresztą nie pokażę Wam w stylówkach, więc zapraszam. Zacznę od początku, czyli nasze pierwsze miejsce, które odwiedziliśmy, to był Kazimierz nad Wisłą. Cudowne miejsce, polecam wszystkim. Zwykle w lecie odbywa się tam świetny festiwal Kazimiernication, na który serdecznie Wam polecam. Natomiast w tym roku no, nie było to w pełnym wymiarze, jak wiadomo z powodu pandemii, ale spędziliśmy bardzo miły dzień właśnie w Kazimierzu, chociaż komary były straszne, powiem Wam, że no jest taka plaga w tym roku, że ciężko się było odgonić, zwłaszcza że nad Wisłą, więc pełno tego dziadostwa. Ale w każdym razie na zdjęciach z Kazimierza zobaczycie pierwszą stylówkę, bo jest to takie artystyczne miejsce, gdzie bardzo dużo ludzi właśnie przyjeżdża ubranych w takie folkowe stroje, bardzo kolorowo. Taka tradycja tego festiwalu, właśnie Kazimiernication, więc skoro było to tak na pograniczu, na końcu tradycyjnego zjazdu, postanowiłam również tak się właśnie ubrać i jedyną sukienkę, którą ze sobą zabrałam, właśnie włożyłam na wyjazd do Kazimierza, ponieważ jest ona w takim stylu folkowym i zobaczcie, tutaj jestem w tej sukience. Kto śledzi mojego Facebooka i Instagrama, już widział te zdjęcia na pewno. Jest to przepiękna, jedwabna sukienka, którą niedawno kupiłam i zobaczycie ją już bardzo niedługo, za kilka dni w holu lumpeksowym. Jest to czysty jedwab 100% i ta sukienka, uważam, jest przepiękna, ma cudowny kolor, taki morelowy i właśnie takie lekko folkowe wzory. Do tej sukienki idealnie pasuje moja torba plażowa, która świetnie się właśnie sprawdza na wakacje, bo wszystko można tam wrzucić luzem, tak zwane duperelki, i w dodatku pasuje idealnie i kolorem, i właśnie tymi wzorami, tym stylem folkowym do tej sukienki, zobaczcie. No i wystarczą jeszcze jakieś drobne dodatki, tak jak tutaj na zdjęciu. Wygodne buty i świetny strój na taki właśnie miejsko-elegancki wyjazd, ale z fantazją i na luzie. Jest to jeden z moich ulubionych strojów wakacyjnych od teraz i powiem Wam, że chodziłam dwa razy w wakacje w tej sukience. Jest przesuper, jest bardzo chłodna, wiadomo, jedwab. No i jest śliczna kolorystycznie, bardzo, bardzo fajnie wygląda z opaloną skórą. Także mam nadzieję, że ta stylówka do Was przemawia. Oczywiście po domu, czyli w miejscu, w którym byłam jakby najdłużej, w moim rodzinnym domu w Zaklikowie, ubierałam się bardziej na luzie. Zobaczcie, tutaj właśnie te moje takie kolarki i pastelowe, sportowe stroje najbardziej były używane. Zobaczcie je na zdjęciach, to nie są zdjęcia z tego wyjazdu, ale właśnie tak głównie chodziłam sobie tak na luzie wokół domu. Oczywiście głównie była to też plaża, więc na plaży już oczywiście stroje typowo plażowe, kostium kąpielowy, jakieś narzutki, które zresztą pokazywałam Wam w stylówkach safari. No to idźmy dalej. Wybraliśmy się też na wycieczkę na Roztocze i do Zamościa. Przepiękny region. Jeżeli będziecie mieć kiedyś okazję, to bardzo Was zachęcam do odwiedzenia Zwierzyńca. Jest to świetna miejscówka, Roztoczański Park Narodowy. Przepiękne lasy, naprawdę jest tam jeziorko w lesie, które wszystkim polecam, bo przepiękna woda, co prawda płytka, ale czysto bardzo, niedużo ludzi w środku lasu, w środku rezerwatu, można dojechać rowerem, można dojść niedługim spacerkiem na piechotę. Na tą wycieczkę tego dnia do Zwierzyńca wybrałam się w takim stroju bardziej leśnym, oczywiście pod spodem miałam kostium kąpielowy, ale leginsy, ta liściowa taka bluzeczka i do tego narzutka w panterkę, świetnie właśnie sprawdzają się w lesie, a jechaliśmy rowerem, bo można tam bardzo tanio i wygodnie wynająć sobie rowerki, przejechać przez rezerwat do jeziorka, zażyć kąpieli i wracać, i wrócić. Naprawdę przepiękna wycieczka. W tym samym stroju, zobaczcie, pokażę tutaj Wam zdjęcie. Byliśmy w tak zwanej zagrodzie Guciów, to jest taki skansen, można zobaczyć tam bardzo stare chaty polskie, tak jak to wyglądało kiedyś. Całe takie obejście, również jest tam wystawa
meteorytów. Bardzo ciekawa, polecam Wam, można zjeść staropolskie chleby wypiekane właśnie w tej chacie, w piecu. No i tutaj zobaczcie, mam właśnie w tym stroju zdjęcie, które zrobiłam sobie w lustrze w tej bardzo starej chacie. Widać trochę wnętrza tego skansenu, taka zbieranina, ale naprawdę przeciekawe i fajna przygoda. Wydaje mi się, że ta stylówka też idealnie mi się na ten dzień sprawdziła. W lesie nie było mi za zimno, nie gryzły mnie komary, natomiast bardzo łatwo było to sobie ściągnąć i świetna rzecz właśnie do jazdy na rowerze. No to idźmy dalej. Następnie Zamość. Wieczorem tego samego dnia byliśmy już w Zamościu i troszkę postanowiliśmy pochodzić po mieście, wyczuć klimat, jak tam jest. Bardzo mi się Zamość podobał. Wyszliśmy do restauracji i dlatego tutaj takie lekkie ubranie, troszkę turystyczne, troszkę eleganckie. Body, które zresztą mam na sobie. I do tego spódniczka a la zamszowa, taka krótka. Torebeczka od Burberry, zapinana na pasie, żeby nic mi nie przeszkadzało w zwiedzaniu, i wygodne buty, i świetny wieczorny taki lekki strój. No, następnego dnia również jeszcze byliśmy w Zamościu i też postanowiliśmy jeszcze troszkę pozwiedzać, pochodzić sobie po tym mieście, żeby jeszcze wchłonąć ten klimat. No i tego dnia ubrałam się już tak troszkę bardziej turystycznie, spodenki safari, jasne, do tego bluzka, którą kupiłam i pokazywałam na holu wakacyjnym, bluzeczka w panterkę, ale z takim bardzo fajnym sportowym wykończeniem i ta sama torebeczka właśnie Burberry do tego, sandałki. No i to był idealny naprawdę strzał w dziesiątkę, świetny strój, bo później pojechaliśmy do zoo, dopasowany tematycznie strój, wydaje mi się, bo był to idealny właśnie strój safari do włożenia na wycieczkę do zoo. Zoo w Zamościu podobało mi się, nie jest jakieś bardzo, bardzo duże, ale całkiem fajnie urządzone, także była to miła wycieczka. Powiem Wam, że nie jestem super fanką trzymania zwierząt w niewoli, ale trzeba przyznać, że ogrody zoologiczne robią też dobrą robotę, bo oprócz tego, że udostępniają zwiedzającym oglądanie zwierząt, także zajmują się ochroną gatunków, także trzeba też przede wszystkim docenić tą pracę, którą właśnie zoologowie wkładają właśnie w podtrzymywanie niektórych zagrożonych gatunków. Na końcu wybraliśmy się jeszcze na jeden dzień do Warszawy. Ja w Warszawie mam dziadka, którego odwiedziliśmy, ale postanowiliśmy też sobie troszkę pozwiedzać. Byliśmy w Łazienkach warszawskich, w ogrodach łazienkowskich oraz na Starówce i tego dnia było bardzo gorąco, bardzo piękna pogoda i postanowiłam włożyć właśnie jedwabne spodnie, które są bardzo, bardzo cieniutkie, wygodne i również nie gryzą mnie w nich komary, co jest ważne. I do tego biała bluzka, do tego oczywiście wzięłam sobie też zawiązaną na torebeczce Burberry bluzkę w panterkę, w razie gdyby mi się tam zrobiło gdzieś chłodno albo zmieniłaby się pogoda, ale była przepiękna pogoda. Zobaczcie tutaj właśnie ten zestaw na wycieczce po Łazienkach. Bardzo piękny. Powiem Wam, że Łazienki zachwycają tak jak zawsze, są przepiękne, trzeba się tylko uzbroić w odrobinę cierpliwości oraz bardzo wygodne buty, bo jest to spory kawał parku i naprawdę jest co tam oglądać. W poniedziałek niestety nic nie dało się zwiedzić w środku, ale widzieliśmy cały park i pływaliśmy łodzią po stawie, który właśnie jest tam koło Pałacyku Łazienkowskiego i jest przepięknie. Jestem zachwycona i bardzo, bardzo jestem zadowolona, że znowu tam byłam. I w dodatku w świetnym stroju z second handu. Zachęcam Was wszystkich do zakupów w second handzie. To jest bardzo ekologiczne, a także naprawdę można wyhaczyć niesamowite perełki. A już za kilka dni pokażę Wam nowy haul, bo kilka rzeczy przeoczyłam jeszcze w poprzednich haulach. Albo były w praniu, albo były niewyprasowane. Także w ostatnich dniach po powrocie do domu już coś tam zakupiłam na wyprzedaży 50% i pokażę Wam te nowe zdobycze, a są naprawdę rewelacyjne, więc zapraszam na następny haul. I oczywiście piszcie, które z moich stylówek najbardziej się Wam podobały, co Was najbardziej zainspirowało, albo może które z tych miejsc, które odwiedziłam, też chcielibyście lub zobaczyć lub widzieliście. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam, do zobaczenia, cześć!